Drogie pokwiczanki, szanowne, cudowne, wspaniałe pokwiczanki. Dawno, dawno temu usłyszałem takie piękne zdanie pewnego psychologa polskiego z okresu międzywojennego, że tylko dla kogoś, kto wierzy w nas, mamy odwagę rosnąć. I tak mi się skojarzyło, że podobnie jest z seksem. Tylko wtedy, gdy ktoś w nas wierzy, mamy odwagę pokonać pochwicę. To znaczy, dużo łatwiej jest pokonać tę cholerę pochwicę, jeżeli mamy partnera, który w nas wierzy. Wierzy, że to nie jest problem, że my sobie z tym damy radę. I drogie pochwiczanki, taki partner to jest jak plaster na ranę. Jak go się przyklei, to ta rana spokojnie tam sobie może powolutku uzdrowić. I drogie panie, informuję was, to, że macie cudownego faceta, macie cudownego partnera, który spokojnie będzie czekał latami, aż wy zrezygnujecie łaskawie lub niechcący, lub przypadkiem, lub pod wpływem głębokich przemyśleń ze swojego lęku, to może trwać latami. I dlatego was informuję, drogie panie, szanowne pochwiczanki, wasz partner, który was tak wspiera, tak wam wierzy, jest równocześnie przeszkodą, jest zwykłą przeszkodą w waszej, nazwałbym to, motywacji. Bo jeżeli ten partner współpracuje z wami, to znaczy nie tylko, że wam wierzy, że w was wierzy, że jest wierzący, ale jeżeli ten partner ma być skuteczny i skutecznie wam pomóc, to on może to zrobić w banalnie prosty sposób. Wiecie jaki? Bawiąc się! On ma mieć poczucie humoru! On ma się cieszyć, że jest z wami. On ma się cieszyć i bawić. Czym? Wszystkim. Również pochwicą. Dlatego większość pochwiczanek mówi do mnie: Setman, ty się powinieneś zająć naszymi partnerami, a nie nami. Bo jeśli ten partner miałby w połowie takie poczucie humoru jak ty, to by obśmiał i tę pochwicę, i ten lęk. I ja sama bym się też nauczyła cieszyć. Cieszyć i bawić tym wszystkim, co dostałam od losu, od życia, od Boga, od natury. Również tym, co dostałam od losu Jego. Bym się bawiła zarówno swoimi zabawkami, jak i Jego zabawkami. I drogie pochwiczanki, życzę wam z okazji nadchodzący świąt, z okazji nowego roku, życzę wam zabawy, zabawy, zabawy i radości. I partnera, który się niczym nie przejmuje, do was uśmiecha,
uśmiecha się do was serdecznie i mówi: kochanie, kasztan, który do ogniska wpadnie, więcej krzywdy uszom moim uczynić może niż twoje lęki. Jakoś tak lub podobnie, ale to następnym razem.